Podobnie jak w ubiegłym roku, w tym również zabrakło pieniędzy na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Ten temat poruszył podczas marcowej sesji Rady Miejskiej mieszkaniec Jaworzna Michał Matyjasik. Wydaje mi się, że 100 tysięcy to jest to bardzo mała kwota, którą bez żadnych problemów miasto powinno wygospodarować. Sam jako osoba niepełnosprawna doskonale zna szeroko rozumiane potrzeby osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Jak mówi, podział przez gminę środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych nie jest zadaniem łatwym, a od wielu lat przekazywane samorządom środki są niewystarczające. Jednak w swojej interpelacji podkreśla, że potrzebne pieniądze mogą pochodzić m.in. z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, ale także z budżetu miasta. Te środki nie muszą zostać przeznaczone ze środków PFRON. Myślę, że pan prezydent może te środki wygospodarować z budżetu miasta i te dzieci mogłyby skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych. Mimo że w budżecie miejskim co roku pojawia się nadwyżka budżetowa, kolejny raz zabrakło pieniędzy na dofinansowanie turnusów, jednak znalazły się one na inne zadania. Są to w końcu dzieci, idzie to do dzieci poważnie chore. Tymczasem miasto wygospodarowuje środki na inne zadania typu laptopy dla radnych, czy na przykład nowe tygodniki, czy inne zadania, które moim zdaniem nie są na tyle ważne, żeby musiały być teraz finansowane. Pan Michał zwrócił również uwagę, że uchwałą Rady Miejskiej w 2006 roku został przyjęty program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Pan Michał zapytał, czy w tym czasie program ten podlegał jakimkolwiek weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom związanymi ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-ekonomiczną, rozeznanymi potrzebami miasta oraz wymogami prawa. Program ten nie został od 2006 roku w żaden sposób zmodyfikowany ani przystosowany do istniejącej rzeczywistości i zmieniających się warunków w mieście. Jak się okazuje, w Jaworznie ciągłym problemem dla osób niepełnosprawnych są bariery architektoniczne, które uniemożliwiają im w pełni korzystać z niektórych instytucji czy miejsc rekreacji. Pan Michał oczekuje na odpowiedź radnych na zadane pytania w interpelacji. Pozostaje zadać pytanie, czy w bieżącym roku możliwe jest wygospodarowanie pieniędzy na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.